No, witam, witam. Robię tu kurwa dla was z tego powodu, że już kurwa się tu nie mieszka. Zobaczcie, jak wszystko wyniszczone. Zobaczcie, kurwa. Co tu leży, kurwa. Wszystko jest zniszczone. Pierdolę. To już w ogóle wyniszczone wszystko. I przy kasy. Zobaczymy, jak to było kiedyś robione. Karton, gips. Taki szkielet. Widzę. A pod spodem ziemia, chuj. Kurwa. Zobaczcie, jak to wszystko wyniszczone. Bardzo tanie, no. Nieźle musicie spierdalać za nielegalny wynajem. Że zostawiliście tu parę rzeczy swoich, kurwa. A się widzę troszkę. No zobaczcie, jak wyniszczone, kurwa. Pierdolę. O. Bartu, Danielu, zrobiliście o swoim zamku, kurwa. Cioty zajebane. Co? Spierdoliście cioty zajebane. Bartosz, Daniel, kurwa, za wynajem, że tak spierdalaliście, że zamek zostawiliście, kurwy. Ja pierdolę. Zobaczymy, jak bo co wygląda. O kurwa, rozjebany w pizdu. Ja pierdolę. To się kurwa cioty zajebane śpieszyliście. Danie z Bartuszem, że nie rozebraliście kibla, kurwa. I sobie wziąć, kurwa. Jestem ciekawy, czy na antresoli jest jeszcze ten boiler, który jest nagrzewa wodę. Muszę zastanawiać, jak tam wejść, kurwa. Ja pierdolę. Zamiast kurwa sprzedać, to spierdoliście, kurwa. Cioty zajebane. Bardzo Daniel, kurwa, za wynajem nielegalne. Się kurwa nagłośniło. Co, myśleliście, że kurwa nie nagłośnia tego? Ja pierdolę, wszystko zniszczone. Wystarczyło kurwa sprzedać. A nie. Taka jest kurwa prawda. Wystarczyła sprzedać kurwa to wszystko. Ja pierdolę. To trzeba być pojebem. I ciotą zajebaną, żeby to tam. Kurwa, nie podkręca, nie podabija sobie kibla. Kurwa. Wszystko wyniszczone. A to tak się kończy, kurwa. Wynajem nielegalny. Was robię w chuja. Płacicie. Nie wiadomo za co, kurwa. A później tak jest, kurwa. Ja pierdolę. Jak można to zostawić, kurwa? Niby to... Niby... Dom, mieszkanie Przemka Zaręby i Kaczki Zaręby. Coś mi się w to nie wierzy, że to jest ich. Po prostu byliście... Bartu zdanie byliście jako budowlaniec kiedyś. Wynajmowaliście tutaj mieszkanie, ale sytuacja jaka była, mieliście może cienko czy coś, żeby zarobić, kurwa, to daliście do wynajmu z 600 zł, kurwa. Taka jest kurwa prawda. Zobaczcie. Zobaczcie sobie na wcześniejsze zdjęcia, że jak było w miarę ładnie, a też wygląda.
Zniszczone wszystko. Od A do Z, kurwa. To trzeba być pojebem. A jeszcze zostawić, kurwa, swój zamek. Trzeba być niezłym pojebem. Jeszcze gardy. Co? Tak spiedaliście, że kurwa nie zdążyliście, kurwa, odkręcić. Szafka, kurwa, w miarę ładna, nie wzięliście, kurwa. Tak mówię, kibel, no ale kibla już nie ma co, bo jest rozjebane. Trzy dupy. Kurwa, to trzeba być zjebem totalnym, kurwa. Wystarczyło, kurwa, wziąć na spele to mieszkanie, nie. Zostawić taką ruinę, kurwa. A to jest to, jak mówiłem. Bali się odpowiedzialnym karnej. Wystarczyło spierdolić i tyle, kurwa. Mieć święty spokój. Ale nie tak, kurwa. Nie tak się sprawy załatwiać, co ty zajebane. Wyjaśnia się już od razu, a nie. W takim czasie spierdalać, zostawić to jako ruinę i mieć to wyjebane cioty. Taka jest, kurwa, prawda. No zobacz, jak zniszczone, kurwa. Andresora, nie wiem jak na górze, bo nie mam jak wejść, kurwa. To trzeba być zjebem totalnie jak wy. Bartosz Daniel. Kurwa. Bartosz, ty niby pracowałeś w Sanoko. Gówno, kurwa, pracowałeś. Bo gówno nie pracowałeś tam. Bo się dowiedziałem, że w Sanoko nie pracowałeś, cioto. To po co mi pierdolisz śmieci zajebane? Mogłeś tu wysprzątać, dać na sprzedaż, a nie spierdolić, bo wynajem się nielegalne było i się to wszystko pierdolnęło, co? Co to zajebane?